Witajcie moi drodzy, dobry wieczór. Niedzielny to wieczór. I jak burzowy, jak słychać. Burza jest dobrym archetypem do tego, żeby zacząć dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy wykład. Dla większości osób burza kojarzy się z czymś strasznym, z czymś, co jest jakimś zagrożeniem. Niewiele osób lubi ten rodzaj, obawiając się huków, wystrzałów kojarzonych z określonym zagrożeniem. Ale też i większość osób zna zasadę, że oczyszczenie po burzy, cisza po burzy jest czymś błogosławionym dla wszystkich istot żyjących, szczególnie dla roślin. Odżywiając swoją siłą mocy energetycznej, swoją siłą również padającego deszczu najczęściej. I te niewielkie straty, jakie wyrządza tak naprawdę w przyrodzie, bądź też w domostwach, są często nawet nieporównywalne do błogosławieństwa, jakie na tę ziemię zsyła burza i deszcz. I niewątpliwie trzeba głęboko zwrócić uwagę na taki właśnie również aspekt duchowy. Bo oczywiście, jak moi drodzy doskonale wiecie o tym, rolą nauczyciela duchowego jest czerpać tak naprawdę z tego wszystkiego, co jest aktualne, co jest bieżące, co się wydarza tu i teraz, w czasie teraźniejszym, korzystać z tych cudownych wskazań, wskazówek, jakie nam przekazuje czas tu i teraz. I właśnie w tej chwili dokładnie jest burza. Ta burza nas nadesłała dla mnie taką cudowną informację i przypowieść, jaką wam dzisiaj zasugeruję, związaną właśnie z rozwojem duchowym, z doświadczeniami duchowymi, które również podlegają takim często burzom. Ponieważ jest to stan, który wyjątkowo szybko i drastycznie rozwiązuje wiele problemów duchowych, właśnie taka burza, burza z poziomu zewnętrznego bądź też wewnętrznego, kiedy adept studiując długo nauki duchowe w pewnym momencie staje przed dylematem, czy idzie słuszną drogą, czy ta droga jest właściwa. Często miewa taki wewnętrzny wstrząs, wewnętrzną burzę oczyszczającą. Jak wiemy doskonale, burza jest właśnie takim archetypem odpowiadającym oczyszczeniu. Bardzo gwałtownemu, bardzo szybkiemu oczyszczeniu, uwalniającemu niezwykłe pokłady energii. Energii zwanej piezoelektryczną, czyli tak jak zwrócę uwagę, że ta niezwykła siła, ten ładunek jest charakterystyczny i zawsze bardzo widoczny na powierzchni wód, rzek, jezior, szczególnie spokojnych wód, gdzie ta piezoelektryczność jest niezwykle silna. I wszyscy wodniacy o tym wiedzą, wszystkie osoby, które również korzystają z darów, jakimi jest możliwość chociażby pływania po akwenach. Ta jonizacja wody jest niezwykła. I tutaj wiemy doskonale o tym, że to jest cudowne zjawisko, zjawisko, które jest niezwykle pożądane, ponieważ to zjawisko to jest uwolnienie jonów tlenu na powierzchnię wody. I połączenie jonizacji elektrycznej, szczególnie zwłaszcza tam, gdzie uderzają pioruny, jest ta jonizacja niezwykła. Ta niezwykłość polega na tym, że pomimo zjawiska niezwykle niebezpiecznego, wzrost roślin jest nieadekwatnie nawet do tej kropli wody, która na nie spada, i jest niezwykle szybki w dniach następnych. Samo się dzieje, moi drodzy, właśnie dlatego użyłem tego przykładu materialnego, tak samo się dzieje ze wzrostem każdego człowieka.
Jeżeli tak stabilnie, stagnacyjnie jest taka susza, taka posucha wręcz duchowa, kiedy nie otrzymujesz wskazań, nie otrzymujesz lekcji, nie utrzymujesz stałej relacji z nauczycielem duchowym, nie utrzymujesz wglądu w swoją, jest taka posucha, jest taka susza. I czuje, każdy adept czuje takie wręcz wewnętrzną suchość, wewnętrzną posuchę. I to jest naturalne. Dlatego też potrzebny bardzo często jest, można by to określić, urodzajna, bądź też bardzo, bardzo pożądana burza. Z tego też powodu nauczyciel bardzo często, i ma prawo do tego absolutne, czy swojego słuchacza, ale w kontekście przede wszystkim rozpoznawania jego potrzeb, jego wyschniętej natury duchowej, jego wyschniętego źródła życia, jakim jest wiedza duchowa. I to się zdarza bardzo często i często się zdarza przede wszystkim wtedy, kiedy ktoś nie praktykuje. Wielokrotnie możecie się do mnie zgłosić po praktykę duchową, którą wraz ze wskazaniami i czasem do jej wykonywania. I to jest oczywiste. Nie opieramy się tylko wyłącznie na wykładach, na spotkaniach, czyli właśnie nauce, przekazie, sadanie, czyli tej codziennej, bądź też w określonym czasie wyznaczonym nauce, która wskazuje drogę poprzez wykład, bo jest to kluczowy, główny element każdego nauczania. Nauczanie poprzez... Często słowo jest, jak można by określić, właśnie tą sferą, która pozwala bardzo szybko poprzez umysł pojmować wskazania nauki, wskazania ducha. Większość pisma objawione wskazują zawsze w ten sam kierunku. Wiara bierze się ze słuchania. Wiara bierze się ze słuchania. Ale jaki to jest sposób słuchania? Czy sposobem słuchania jest słuchanie i słyszenie, czy słuchanie i niesłyszenie? To jest istotą całego przekazu Słowa Żywego, że twoje słuchanie, twoje poznawanie, twoja czuciowiedza, czyli objawianie wiedzy przez czuciowiedzę słuchu. I czymże jest ta czuciowiedza? Właśnie czuciowiedza jest rozpoznawaniem absolutu. Często możesz nawet go nie rozumieć. Możesz nie rozumieć słów, możesz nie rozumieć przekazu. Często zresztą wiele osób, nie znając jakiegoś określonego języka, uczestniczy w różnych wykładach, spotkaniach nauczycieli duchowych. I często się spotykam właśnie z takim określeniem, że ja słów nie znam, nie znam języka, nie znam może angielskiego, może nie znam rodzimego jakiegoś języka nauczyciela ze wschodu, który mówi. Ale mam pewną świadomość tego, że znam i rozumiem słowa, którymi do mnie się zwraca. Oczywiście nawet gdy jest 1000 osób na sali. Ale ktoś mówi w ten sposób, właśnie, że mówi do mnie i ja rozumiem te słowa. Rozumiem tę moc, czyli co rozumiesz? Rozumiesz poziomem neuronowym, jak burza ładuje poziom, jonizuje taflę jeziora. To tak samo twoje czuciowiedza słuchu odbiera w taki sam sposób na poziomie piezoelektrycznym, na poziomie magnetycznym, na poziomie jonizacji, odbiera te bodźce. I jest to jak silny bodziec wyzwalający przeogromne pokłady energii. I umysł, ponieważ jest sterowany neuronowo i jego
walory, bym powiedział, poznawcze, to są właśnie walory elektryczne, walory elektromagnetyczne. I słowo również, słowo żywe, dlatego przekaz żywy od zawsze, od zarania dziejów tej ludzkości, był najbardziej cenionym i cennym darem przekazu. Słowo żywe. Okazuje się, że to słowo żywe ma o wiele większą siłę i moc transformacji właśnie przez ten cudowny przekaźnik neuronowy, niż jakiekolwiek słowo nawet pisane. Choć ono jest potrzebne, bo systematyzuje każdą nauczkę. Jest niezwykle potrzebne, pozwala ugruntować. Ale przekaz żywy, przekaz mocy słowa jest nadrzędnym nad wszelkimi innymi przekazami. W słowie przekaz zawieram naukę, czyli to nie jest kwestia tej sfery takiej głęboko. To jest sfera głęboko doświadczana. Doświadczana tu i teraz. Ona już nie jest jakby odnaleźć w tak zwanej hipotetycznej przyszłości. Ale tu i teraz jest najżywszym, najbardziej aktywnym procesem doświadczenia. Jest dosłownie tak, jak mówię kolejny raz, utrwalając wasze doświadczenie, jest jak burza. Uwalnia emocje. Uwalnia emocje, ponieważ te emocje są niezwykle ważne i niezwykle potrzebne do tego, aby rozpoznawać naukę w jej esencjonalnej postaci. Doświadczać jej, przeżywać ją, być tu i teraz, doświadczać głębi zrozumienia. Ponieważ są to zjawiska niezwykłe, więc wtedy człowiek swoją pełnią świadomości, obserwując, doświadczając, medytując, kontemplując, doświadcza w pełni tej głębokiej aktywności. I tak w taki sposób, jak postrzegając, obserwując burzę, zachwycając się słońcem lub morzem, właśnie z głębokimi emocjami, powinieneś się zawsze nastawiać na odbiór wszelkich przekazów. Ponieważ tam są emocje, tam jest słuszność wyrazu poprzez emocje, poprzez właśnie połączenia neuronowe, poprzez moc ładunków neuronowych. Wtedy ten przekaz jest żywy i aktywny. Trafia w doświadczenie, trafia w głębie doświadczenia. Tu i teraz. Dlatego nie musisz znać języka, czy drawidyjskiego, czy sanskrytu, czy jakikolwiek inny język na ziemi. Jeżeli nauczyciel, którego chcesz doświadczyć jego wiedzy, czyni dla ciebie przekaz, to ty na pewno go zrozumiesz. Bo później nawet gdyby, dam ci klasyczny przykład dla porównania, tłumaczy, jeżeli nie jest, że tak powiem, zjednoczony sercem i umysłem z nauczycielem, to ten przekaz będzie bardzo suchy i wtedy nie będziesz rozumieć. Ale wtedy, kiedy jest to połączenie, jeżeli to jest praktyka, osoba praktykująca duchową drogę, to będzie mówiła tym samym, dosłownie tym samym głosem, czyli tym poziomem neuronowym, gdzie autentycznie każde słowo będzie zrozumiałe. To jest ta wielka tajemnica, tajemnica radości. Na pewno spotkacie, moi drodzy, jeżeli czytujecie księgi, książki, słowo pisane nauczycieli duchowych, to spotkacie się z taką właśnie wiedzą, że łaska nauczyciela jest bezgraniczna. Bezgraniczna. Jest wypełniona miłością
oddaniem i zaangażowaniem. To od Ciebie zależy tak naprawdę, na ile potrzebujesz wiedzy, nauki i tak naprawdę, ile jesteś w stanie w danym momencie swojego życia pomieścić tej nauki. Nauczyciel duchowy ma nieprzebrane zasoby, nieprzebrany ocean wiedzy, w którym doskonale jest Ci w stanie przekazać przeogromny potencjał wiedzy. Tam, gdzie umysł jest zadowolony, tam wiedza nie ma żadnych ograniczeń. Nie ma bez wiedzy. Ale to, ten stan, kiedy przyjdzie do Ciebie, to na pewno zrozumiesz moje słowa. Zrozumiesz, co mam, co autor ma na myśli, co mam na myśli. Że kiedy sięgasz do Akaszy, sięgasz do wiedzy wszechświata, marzenie ludzkości, marzenie wielu osób, starających się rozwijać siebie duchowo, to zaczynasz rozumieć, że wszelka wiedza jest przez Ciebie odkrywana, a nie poznawana. Że tę wiedzę w sobie już posiadasz, jedynie przywilej życia w tym życiu niejako zabronił Ci korzystać z wiedzy kosmosu. Być może, że dla wielu osób w tej chwili to brzmi bardzo tak odlegle, bardzo odlegle i iluzorycznie. Ale zapewniam Cię, jeżeli głębia Twojego szczerego poszukiwania sięgnie tego stanu, to przekonasz się, że to jest naprawdę bardzo proste. Jak dla wielu ludzi telepatia, telekineza i wiele innych zjawisk paranormalnych jest bardzo odległe, ale kiedy zaczynają to sami poznawać i zaczynają to stosować, to nagle dowiadują się od samych siebie, że jest to banalnie proste, że jest to bardzo łatwe. A kiedyś było tak nieosiągalne i tak nie do uwierzenia, że to jest w ogóle możliwe. Ale kiedy wzrasta Twoja intuicja, wzrasta Twój poziom inteligencji duchowej, kiedy dochodzisz do punktu, w którym tak naprawdę już coraz mniej potrzebujesz różnego rodzaju urządzeń, które Cię naprowadzają, sterują Tobą w określonych sytuacjach i zaczynasz postrzegać świat przez głęboką swoją wewnętrzną intuicję, zobaczysz, że to sprawia o wiele więcej radości. Oczywiście pierwszy raz, jak kupisz GPS i zaczynasz się nim zachwycać, że wszędzie dojedziesz, prawie bezpomyłkowo, ponieważ GPS musi posiadać określoną ilość informacji przez kogoś w nim zakodowane. A wyobraź sobie teraz sytuację, w której otrzymujesz jakiś adres, otrzymujesz jakąś miejsce, miejscowość, gdzie musisz się znaleźć. Jeżeli Ty dostajesz, wklepujesz w swój umysł tę informację, nie znając miasta, w którym kiedykolwiek, nigdy nie byłaś, nie byłeś, nie be, i masz zamiar być, i okazuje się, że bezbłędnie trafiasz do miejsca, które masz wyznaczone. Swoją mapę masz w swojej głowie, ale nie masz zaufania do siebie. Jak nie masz zaufania do siebie, to ta mapa się nigdy dla Ciebie nie otworzy. Pamiętaj, że wielcy odkrywcy uruchamiali taką właśnie mapę. Taką mapę. A zobacz, cały czas starają Ci się inni przybliżyć zupełnie inny pogląd. Że nie ma czegoś takiego jak prawda oczywista znajdująca się wewnątrz Ciebie. Tą prawdą oczywistą jest ten Twój wewnętrzny GPS, który wie, zna i lokalizuje. Zobacz, naukowcy cały czas jedni sobie zaprzeczają, inni potwierdzają, ale cały czas to nie naukowcy najczęściej odkrywają stare, starożytne cywilizacje tego świata, tylko intuicjoniści, poszukiwacze. Zgadzasz się ze mną? Tak dokładnie jest. To ci, którzy mają wielkie pragnienie, uruchamiają swój wewnętrzny GPS i odnajdują to, czego nie potrafią znaleźć
wielcy bądź też naukowcy tego świata. Bez urazy oczywiście w świetle naukowców. Bo zawsze każdy ktoś zaprzeczy, no nie ma funduszy, nie ma tego, nie ma innego wzorca, bo muszą być spełnione określone standardy, czyli co? Czyli system. A pasjonat, pasja, świadomość odkrywa sama. Ci najwięksi naukowcy odkryli, a możemy wymieniać ich tysiącami, odkryli największe zdobycze nauki bez żadnych środków. Najczęściej. No bo te najważniejsze i największe odkrycia są cechą wielkich pasjonatów, wielkich ludzi i niezwykłych umysłów. Jakich? Wolnych. Całkowicie uwolnionych i wolnych, posiadających niezwykły potencjał wolności. Często uważanych za dziwaków, często uważanych przez społeczność, społeczeństwo, często uważanych za geniuszy połączonych z dziwakami. Bo jedno drugie może wykluczyć bardzo szybko, tak? Próba kontrolowania ogółu przez ogół, próba kontrolowania jednostki. Pamiętaj, że świadomość duchowa to jest jednostkowa świadomość, nie zbiorowa, nie grupowa. Miliardy ludzi na tej ziemi, 8 miliardów ludzi, nie otrzyma oświecenia, nie otrzyma uwolnienia i nie będzie nigdy wolnymi. Ale ty miej pełną świadomość tego, że ty chcesz mieć wolność. Ty chcesz być uwolniona, uwolniony. Od czego? Przecież nie od siebie. Nie od swojej natury i nie od swoich potrzeb. Ale chcesz mieć wolność od znanego. Wolność od uwarunkowań, których doświadczasz każdego dnia. Wolność od narzucanych ci poglądów bądź systemów. Chcesz mieć całkowitą przecież wolność. Co nie zmienia faktu żadnego, że każdy żyjąc będzie i tak uzależniony w kontekście przede wszystkim prawno-obyczajowo, moralno-ekonomicznym od systemu, w którym żyje. Ale to nie jest żaden problem. To nie jest problem dla Vanaprastha Graha, czyli dla pustelnika wyzwolonego, który żyje swoim właściwym duchem, właściwą rzeczywistością, ponieważ zgadza się na wszystkie działania, w których funkcjonuje i im nie zaprzecza, ani też w żaden sposób z nimi nie konkuruje, ani też w żaden sposób ich nie podważa. Dlatego nawiązując do tej wspaniałej burzy, cieszmy się z burzy, każdej burzy. Tutaj ubieram w to w przenośnie, w metaforę. Jakakolwiek by się burza nie warstwiła, nie gromadziła, nie zaistniała, to pamiętaj, że po każdej burzy jest piękny spokój i cisza. Oddychać się chce pełną piersią. Chce się doświadczać cudu natury. I tak samo jest po każdej burzy. Obserwuj burzę. Doświadczaj burzy. Chroń się przed piorunami. Nie wystawiaj się na uderzenia piorunów. Istota świadoma doświadcza cudu natury. I bez względu na to, czy to będzie zjawisko atmosferyczne, czy to będzie zjawisko społeczne, czy to będzie zjawisko globalne, to pamiętaj o swojej świadomości. Nie zatrać świadomości. Nie wejdź w akt strachu, zachwytu. Bądź zawsze ostrożna, bądź zawsze ostrożny.
Pamiętaj, burza jest bardzo niebezpieczna. Każda burza, społeczna również. Społeczna również. Dusza świadoma nie wchodzi w żaden z tych elementów materialnych. Dusza świadoma obserwuje. To nie jest bierność, to jest niezwykła czujność. Pamiętaj, że dziecię Boże jest słabe, jest wrażliwe, jest delikatne. Jest niezwykle delikatne. Jako osoba duchowa masz niezwykły potencjał, ale pamiętaj, chroń go. Chroń go. Nie wystawiaj go na niepotrzebne doświadczenia. Ciesz się z procesu oczyszczenia. Pamiętaj, nie wszyscy muszą być rewolucjonistami, nie wszyscy muszą być uczestnikami wszelkiego rodzaju zawierów, burz. Burz. Bo gdyby wszyscy z tego zrezygnowali, nie byłoby w systemie społecznym, nie byłoby żadnych burz. Istota duchowa jest spokojna, wyciszona, zrównoważona. Przekazująca głębię ducha, a nie głębię szaleństwa, pasji, głębokich wzlotów i upadków emocjonalnych. Tracisz wtedy kontrolę. Jaką kontrolę? Kontrolę nad swoją sferą naturalną, nad swoją sferą emocjonalną. Ona musi być powstrzymywana, natura. Musi mieć, jak wspominałem, jak woźnica, który trzyma 6 rumaków mocy w swoich rękach i musi nimi powozić. Emocje potrafią się rozbiec jak rumaki i wtedy nad nimi nie zapanujesz. To taka przenośnia ze starożytnych ksiąg. Dzisiaj ten przykład już jest trochę starożytny. Niewiele osób w ogóle kiedykolwiek trzymało lejce, prowadząc rumaka. I nie zdaję sobie sprawy nawet z tego, z tej siły, jaką posiada koń, jaką posiada rumak w galopie, jaką siłę posiada powóz, w który mogłabyś powozić. Więc ten przykład jest tylko dla twojej wyobraźni. Ale zapewniam cię, że ja wiem. Fizycznie, materialnie wiem, jaką siłę ogromną posiada rumak. Jeżeli nieumiejętnie będziesz nim kierować, to mimo tego, że możesz go nawet prosić ładnie, to on i tak swoją naturą pomknie i może cię pomóc. Tak samo jest ze zmysłami. Więc dlatego ja podtrzymuję ten przykład jeszcze starożytny, chociażby mnie bliski z powodu znajomości tej sztuki. Wystarczy chwila nieuwagi. Chwila może trwać 10-20 lat nietrenowania swoich zmysłów, nietrenowania nauki. I okaże się, że nawet wytrawny jeździec nie jest w stanie opanować nieznanego ci rumaka. Wiecie doskonale, że ja zawsze uruchamiam was myślenie na poziomie tym pomyśl, są przykładami duchowymi. Wiem, że jeżeli nie ćwiczysz długo swoich zmysłów, zmysłu słuchu, dotyku i tak dalej, 5 swoich zmysłów, może się okazać, że któryś z nich jest nagle nie do skontrolowania. Że przestaje ci służyć, że nie jest służebny i wymyka się spod. Jest ich aż 5. Wspomniałem o jednym rumaku, na którym możesz nie zapamiętać. Tak jest z jaźnią.
Wiedźmin bardzo chętnie się wymyka również. Wymyka się bardzo subtelnie, mówiąc ci bardzo szybko, że twoja dotychczasowa nauka, wiedza dotychczasowe bardzo szybko mogą się skończyć w bardzo krótkim czasie. Co to oznacza? Pokusy niezwykłe mają przeogromną siłę i dostatek energii na to, żeby cię zniewolić. Cię doprowadzić do stanu, w którym tracisz kontrolę. Uświadom sobie jakikolwiek stan. Dzisiaj, daj Boże, wszyscy jesteśmy zdrowi. Daj Boże, wszyscy jesteśmy szczęśliwi. I co wtedy się właśnie stanie, kiedy podczas choroby, cierpienia, bólu zaczynają zawodzić te wspaniałe mysły, zmysły, które do tej pory określały smak, subtelność dotyku, zachwyt wzroku i słuchu. Bo ból przekracza granice wszystkich zmysłów. Ale choroba to przecież nie tylko ból. Choroba to cierpienie przed tej głębokiej rozterki. Rozterki, że duch ci podpowiada, coś jest niedokończone. Coś jest jakby niezrobione. Czegoś w życiu zaniedbałaś, zaniedbałeś. A czego możesz zaniedbać? W świecie materialnym wszystko jesteś w stanie pozyskać, wszystko spełnić, wszystko zrealizować. Realizujesz, odrzucasz, wyrzucasz przedmioty. Ale pamiętaj, w świecie duchowym, jeżeli czegoś nie dopełniłaś, nie dopełnisz, a jeszcze nie zrobisz tego teraz, natychmiast, w tej sekundzie, to nie jesteś w stanie już niczego odtworzyć. W duchu niczego nie odtworzysz. Materialnie możesz spełnić wszystko. Dokładnie wszystko. Jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Ale w duchu już niczego nie naprawisz. Duch jest transparentną potrzebą istoty ludzkiej. Duch jest tym, który ci podtrzymuje efekt życia przez wszystkie twoje byty, przez wszystkie twoje życia. Materialnie, jak te przedmioty, odtwarzasz się. Ale czy to kogoś zadowala? Czy każdy z was jest szczęśliwy z tego powodu, że jeszcze raz? Ma gwarancję, że będzie jeszcze raz żył. Ale czy tu i teraz, kiedy jesteś w tej rzeczywistości, w tej powłoce, czy ty masz w tej chwili taką odwagę i taką kreację, że powiesz: tak, ja jestem gotowa, gotowy na zmianę powłoki. Ta odwaga nie bierze się z nikąd. Ta odwaga bierze się z ducha. Wszystkie istoty, nawet najświętsze, najświęcone, bardziej uświęcone tej ziemi, obawiają się tego aktu. Aktu zmiany powłoki. Nawet sam Pan Jezus, największa postać zachodu chrześcijaństwa, postać wcielonego Boga, Ojcze, jeśli możesz, odpuść. Zachowaj od cierpienia i zachowaj od bólu. Zresztą znacie te wszystkie słowa, już wspominałem wielokrotnie.
Ból, cierpienie istoty duchowej jest o wiele wyższy w kryterii i skali ocen przez swą wrażliwość, przez głębokie, wnikliwe doświadczenie, przez głębokie współczucie. Sięga pokładów, które dla większości ludzi na tej ziemi są nieosiągalne. Dlatego bądź zawsze, zawsze w gotowości zrozumieć, że ty, ja i wszyscy, którzy w duchu żyją, tę wrażliwość mają o wiele większą niż ci, którzy żyją wokół ciebie bardzo często. Uwolnij swoją wolność, swoje współczucie. Często również miej świadomość tego, że to ty będziesz, nawet będąc w trudnym czasie swoim, to ty będziesz pocieszać innych. Zwróć uwagę, że to Pan Jezus pocieszał uczniów swoich apostołów z pełną świadomością czasu, który mu pozostał. Kiedy mówił, że jeszcze się nie wypełniło, ale na pewno się wypełni. I to zwracając się do uczniów, którym nic zasadniczo nie groziło. Na pewno nie utrata życia w tamtym czasie. Na pewno nie cierpienie bądź choroba. To On pocieszał swoich uczniów, swoich apostołów późniejszych, pocieszał, tłumaczył i wyjaśniał. Jak dobry ojciec, jak dobry nauczyciel, a nie odwrotnie, bo ich poziom współczucia zdecydowanie był o wiele niższy. Ich poziom rozpoznania był o wiele zdecydowanie niższy. Jak ktoś kiedyś powiedział, nikt nie wejdzie w nikogo, w niczyją skórę. Nieprawda. Nie mogę czuć tak jak ty. Możesz. Twoje ciało neuronowe, twoje ciało energetyczne, twoje ciało duchowe, tak prościej będzie, jest ciałem, które odczuwa wszystko tak samo jak każde inne ciało. To tylko twój uwarunkowany umysł nie pozwala ci na to, żeby wejść w głębie duchowego doświadczenia. Dlatego nawet dzisiaj, opierając się dalej na przekazach nauki religijnej, przypomnę ci tylko, że właśnie tylko jednostki w głębi odczuwają potwierdzoną tę samą wrażliwość, tę samą, to samo cierpienie, można by tak określić. Gdzie świat się laicki bardzo często dziwi, jak to jest możliwe, przecież to jest fizycznie niemożliwe. Fizycznie niemożliwe. Żeby ktoś został stygmatykiem, bądź ktoś został świętym w jakiejś tradycji religijnej. Ale przecież święci nie czerpią się tylko z tradycji religijnych. Bo czymże jest to uświęcenie? Czy to jest ocena ludu, ocena naukowców, jakby powiedzieć, uczonych w piśmie, że ktoś zdał egzamin celująco i zostaje świętym? Nie. To jest w głównej mierze ocena wynikająca z określonych darów.
określonych, bo służebnych wobec innych, wobec innych istot czujących, to są dary niewymierne. Dary uzdrawiania, dary wiedzy, dary wszechpomocy i niewątpliwie ta ocena wypada na korzyść tych istot, które żyją w duchu. Nie muszą w żaden sposób zdawać przed nikim egzaminów, bo egzaminem jest samo istnienie. Wartością mocy ducha jest sam duch. To on realizuje najwyższy pokład świadomości, najwyższy pokład wiedzy. On nie oczekuje ani poklasku, ani też nagany. W żadnym z tych kryteriów się nie mieści. Jak powiada pismo, pieśń Pana zwana Bhagavad Gita, jogin nie oczekuje ani pochwały, ani nagany. Nie oczekuje niczego. Duch w radości swej jest duchem wolności. I nie reaguje ani na jedno, ani na drugie stany emocjonalne kogoś. Kto zawsze chce ocenić, to jeszcze jest mocno niedojrzały duchowo. Bo tam, gdzie jest dojrzałość duchowa, nie ma ocen. Nie ma ani pochwał, ani krytyki. Jest głębokie wsłuchiwanie się w ducha. Jest rozpoznawanie mocy ducha. Jego tylko słów, które mówią przez Twoje serce, które uwalniają czuciowiedzę Twojego serca. Ta czuciowiedza jest tym głównym woźnicą, który kontroluje cały powóz, cały rydwan Twoich emocji. To nie Ty trzymasz lejce w rękach i prowadzisz tego rumaka zmysłów, ale Twoja czuciowiedza serca. To Atman, to ten, który jest mieszkańcem Twojego serca, bo Bóg mieszka w Twoim sercu. To On ma władzę nad Twoimi zmysłami. Nikt więcej. Twój umysł zawsze podporządkowuje się zmysłom. Pamiętaj, że Twoje oko, Twoje ucho, Twój nos, Twoje usta mają więcej do powiedzenia, w cudzysłowie, niż Twój umysł, bo on idzie za zmysłami i jeszcze jest subtelnie, bądź mało subtelnie, czasem drapieżnie, pobudza, podnieca i stara się za wszelką cenę dopiąć swego, żeby Cię omotać, żeby Cię w pewien sposób mocno, że tak powiem, pobudzić. I ten cudowny duch się wtedy wycofuje. On się wtedy, można powiedzieć, wręcz cofa. I ktoś by rzekł, no jak to, przecież powinien być duch nadrzędny. Duch jest nadrzędny. Dlatego, że w subtelności ciszy rozpoznaje i pozwala ci doświadczać. A jednocześnie cały czas sprawuje nad tobą opiekę. Jednocześnie jest ci cały czas posłuszny. Komu posłuszny? Posłuszny twojej jaźni. Posłuszny twemu przeznaczeniu. Chroni cię, broni cię i pozwala ci przede wszystkim trwać w eonach lat. Gdyby tak nie było, zmysły by natychmiast człowieka i jego umysł doprowadził do unicestwienia. Dlatego od zarania dziejów, zarania ludzkości, ludzkość zawsze zwracała swoje oczy w stronę gwiazd, w stronę nieba, oczekując, że właśnie stamtąd przyjdzie pomoc, oczekując, że tam pójdziesz. Wszyscy, cały świat,
cała ludzkość. Bez względu na to, czy ktoś urodził się i został przez całe swoje życie i pokolenia w dżungli, czy mieszka w dżungli miejskiej. Wszyscy wznoszą te oczy do nieba. Czy to jest właściwy proces? Tak, bo stamtąd jest ta twoja wewnętrzna dusza i świadomość rozpostarta. Każdy człowiek na tej planecie i poza nią jest połączony nicią neuronową z każdym ciałem niebieskim wszechświata. Tam masz zasilanie. Więc nie staraj się odciąć od tego zasilania. Nie staraj się za wszelką cenę umysłem udowodnić sobie, że jesteś większy, mocniejszy, silniejszy. Czy w jakikolwiek inny sposób jesteś od tego niezależny, niezależna. Bo to nie jest prawdą. Nawet od zjawisk atmosferycznych, od wszystkiego, co cię otacza, jest każda istota ludzka i inna, zwierzęca, roślinna, uzależniona. To od tych cudownych rytmów jesteśmy uzależnieni. A to jest uzależnienie, które daje życie, które uwalnia życie, preferuje życie, bo służy życiu. Daje wolność życia, wolność wykupienia, wykupienia, odkupienia i wykupienia z tego, co nazywamy zniewoleniem systemowym. Bo każdy tworzący się świat uwarunkowany tworzy niewolę umysłu. Im bardziej umysł jest zniewolony, tym bardziej staje się twoja natura poddana określonym zmysłom, określonym doświadczeniom zmysłowym. Im mniej doświadczeń zmysłowych, tym więcej doświadczeń duchowych. Uwalniasz potencjał, który jest ci niezwykle ważny. Do życia, potrzebny do życia. Zmysły posiadają tę niezwykłą siłę, która wręcz nawet może przytłumić ich rozpoznawanie. Na poziomie subtelnym służebne ci są, jak wspomniałem, jak GPS. Ale w momencie, kiedy zaczynają władać tobą, zaczynają ze sobą również konkurować. Zaczynają bardzo głęboko ze sobą walczyć. Co doprowadza do tego, że jaźń umysłu jest szczególnie rozchwiany. I wtedy człowiek co zaczyna robić? Zaczyna się również przejadać. Zaczyna cierpieć lub w ogóle nie dojadać. Lub też pojawiają się zjawiska nadmiaru potrzeb i bodźców, czy wzrokowych, czy słuchowych. Zwróć uwagę. Często też nawet może swoim dzieciom zwracasz uwagę. Dlaczego słuchasz 10 godzin muzyki cały czas? Non stop, tak? Niektórzy mówią. Został zaburzony bodziec słuchowy. Zmysły wzięły górę. Rozum się im poddał. Tak samo jest z innymi urządzeniami. Obrazkami, komputerami, czymkolwiek. Nie miej pretensji do dziecka, nie miej pretensji do kogokolwiek, że wpadł w te sidła, w tę pułapkę zmysłów. Przebudź w nim modlitwą, kontemplacją swoją. Przebudź w nim ciało neuronowe. Tak jak ciała neuronowe mają niebieskie wpływ na nasze życie, to pamiętaj, ty też możesz mieć na czyjeś życie w taki właśnie subtelny sposób. Możesz mieć wpływ, możesz na nie wpływać.
Ostatecznym rozwiązaniem będzie burza. Ale pamiętaj, uczyń to z wielką miłością, uczyń to z wielkim zaangażowaniem, czystością i mocą duchową, i z inteligencją duchową. Jeżeli tego w ten sposób nie zrobisz, to możesz rzeczywiście zrobić spustoszenie. Więc również kontroluj swoje zmysły, aby nie przekroczyły granicy i nie zrobiły spustoszenia. I to jest właśnie taki bardzo ważny dzisiaj sygnał z mojej strony. Będą się nawarstwiać, jak wiecie, moi drodzy, na świecie coraz bardziej będą się nawarstwiać konflikty wewnętrzne i zewnętrzne. Będą się ujawniać w ludziach. Mówiłem o tym kilka miesięcy temu. Jeżeli sięgniesz do moich wykładów, do spotkań naszych, luty, marzec, to o tym mówiłem, że po okresie wyciszenia, strachu, ucieczki przed chorobami, wirusami, ludzie zaczną w swojej mocy emocji odzwierciedlać agresję, będą szukać sposobu na to, żeby uwolnić te pokłady, jakby to, jak niektórzy już dzisiaj mawiają, pokłady gniewu, agresji, nieakceptacji. To ja ci powiem, ciebie to nie dotyczy. Istota duchowa nie patrzy w ten sposób, jakby coś miała uwalniać, jakby coś miała wyeksponować, potłuc talerze czy coś jeszcze. Istota duchowa zwraca się do ducha o pomoc i pojmowanie, zrozumienie. Nie szuka okazji do tego, żeby wyrzucić z siebie emocje, bo też nie ma czego wyrzucać. Jak wspomniałem, przez te kilka miesięcy, jeżeli byłaś i jesteś w duchu ze mną, to na pewno zwróciłeś uwagę na to i na wiele innych rzeczy, że jest to czas refleksji. Wiele osób do mnie pisze różnymi drogami, że w ich życiu zagościł spokój. Że dzięki temu, że się ze mną spotykasz wieczorami, odnajdujesz te prawdy, które ci do tej pory umknęły. Odnajdujesz w sobie odpowiedzi na pytania, które gdzieś już zostały zamknięte. Ja niezwykle jestem z tego szczęśliwy, z tego powodu, że coś w twoim życiu się zmieniło. Zmieniło się dla ciebie dobrze. Przede wszystkim zasada jasności umysłu. Świadomego umysłu. Jest to czas, w którym szczególnie teraz ludzkość nabiera niezwykłego rozpędu duchowego, niezwykłej siły emanacji duchowej. To dzisiaj przekraczasz próg, którego wiele pokoleń nie mogło nawet podejść do tego momentu, w którym ludzkość jest dzisiaj. A tutaj jesteśmy uczestnikami tego czasu, niezwykłego czasu, niezwykłej aktywności ludzkości, u progu niezwykłej zmian, u progu niezwykłej przemiany. Uczestniczymy już w niej i to jest bardzo dobra wiadomość. Dlatego też dla wielu, którzy nie będą spokojni, którzy nie będą żyli w duchu, będzie to czas bardzo, bardzo trudny. Czas bardzo wielu rozterek, bardzo wielu dylematów,
bardzo wielu wewnętrznych rozdarć, bądź też zewnętrznych. Będą chcieli i chcą to bardzo mocno ujawnić, pokazać, jacy są nieszczęśliwi, jacy są unieszczęśliwieni. Jak daleko i głęboko są poranieni różnego rodzaju okolicznościami. Ale to żyją materialiści materialnym światem. Duchowa inteligencja nie ma żadnych obaw. Duchowa inteligencja odnajduje się w każdym czasie. Te warunki zewnętrzne, warunki materialne nie są żadnym przyczynkiem do tego, żeby zahamować twój rozwój duchowy. Nie są żadną inspiracją, ani nie przynoszą dobra, ani nie przynoszą zła. Duch jest spokojny i stabilny. Jak mówiąc dalej słowem z pisma, unosi się spokojnie i łagodnie nad bezkresną wodą. Takowoż twój duch, kiedy będzie istniał w poziomie nauki, w poziomie głębokiego doświadczenia, jego celem tak naprawdę będzie tylko doświadczać głębi rytuału, rytuału wewnętrznego. Pamiętaj, codziennie medytuj, codziennie módl się. Jeśli możesz, to rób to przez cały dzień, a może i noc, jeżeli nie śpisz. Nie zabijaj swojego umysłu jakimikolwiek transparentnymi potrzebami. Nie oglądaj telewizji w nocy, tylko się módl. Oddychaj. Oddychaj mocą żywiołów. Jeżeli chcesz poznać pełnię nauki, zgłoś się do mnie, zadzwoń, napisz, skontaktuj się, poprowadzę cię online w dzisiejszej dobie, nauczę cię sposobu uspokajania swoich emocji. Pamiętaj, że moc czterech żywiołów, cztery oddechy, to jest budowanie czterech filarów świątyni przejrzystego światła, która zwieńczona jest eterem, jest zwieńczona mocą całkowitego spokoju duchowego. A przede wszystkim sama potencja zawarta w żywiołach, tych, które cię otaczają i które cię przenikają, żyją w twoim ciele energetycznym, w twoim duchu, a są zawarte ich subtelne wartości, to w poziomie materialnym istnieją w twoich gruczołach wydzielania wewnętrznego. Tam, gdzie był nadmiar emocji, tam, gdzie był nadmiar wszelkiego rodzaju toksyn związanych z emocjami, jak również był zawarty bardzo głęboki proces doświadczenia. Pamiętaj, uciekaj dosłownie od emocji, bo wielu ma upodobanie w tym, żeby wystawić twoje emocje na najwyższe obroty. Później się nad tobą użalą, albo i nie. Ale w pierwszej kolejności wprowadzą cię w stan rozedrgania. To tak jak ktoś, kto nie umie w ogóle grać na żadnym instrumencie i nagle chce pokazać, jakim jest wirtuozem, tak będzie tłukł twoje klawisze, żeby cię rozstroić. Bo pamiętaj, że osoba duchowa jest służebnością. Ja niczym szczególnym się nie wyróżniam wśród ludzi. Mam ochotę być jak drzewo, a drzewo to rośnie, rozwija się. Jego pasją życia jest tylko żyć i żyć jak najdłużej. Ale przecież znajdzie się trwal, który też również je usunie. Czy drzewo się wtedy broni? Nie, poddaje się temu. Tak samo istota duchowa. Nie opiera się żadnym siłą, przekazom, gdzie istota do istoty, mężczyzna do kobiety, wycina, że tak powiem, serce na drzewie. Boli to przecież bardzo drzewo, ono też ma ciało neuronowe. Ale się godzi przecież na to. I nosi ten znak przez całe swoje życie. Ale okazuje się, że ten ból nawet bywa często przez drzewo pojmowany jako ból dobry. Bo nie jest to wyrażenie czegoś złego, skrzywdzenia drzewa, ale wyrażenie jakiejś emocji. Kiedy człowiek nawet w takiej pasji wyraża emocje miłości,
to drzewo jest to w stanie przyjąć. I zapewne znacie tę naukę o tym, że rośliny cudownie czują i odbierają, przekazują. Z tego też powodu duch w naturze, duch w żywiołach budzi w tobie prawdę, budzi w tobie oczyszczenie, budzi w tobie radość życia i potrzebę realizowania tego życia w jedności i spójności ze wszystkimi istotami. W głębokiej jedności, zjednoczeniu. I w coraz głębszej inteligencji duchowej, aż do momentu, w którym poczucie zjednoczenia się z wszechświatem. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. To jest całkowite, absolutne zjednoczenie się duchem. I pełne urzeczywistnienie. Jeżeli chcesz się nauczyć tych metod, metod, które prowadzą do spokoju, do wyzwolenia, do uwolnienia, wierz mi, że nawet w bardzo ciężkiej chorobie, czego nikomu oczywiście się nie życzy, osoba zdeterminowana, która jest w pełni zaangażowana, będzie w cudowny sposób uwalniać siebie od cierpienia. Bo organizm twój, że czeka tylko na to, aby mu dać szansę zjednoczenia się z żywiołami. On nie chce ani za dużo, ani za mało któregokolwiek z żywiołów. On poprzez twój transformujący oddech, przez twoją myśl, przez twoje przekaźniki uwalnia od cierpienia. Z całą pewnością każdy człowiek na tej ziemi, każda istota cierpi. Cierpi w różnoraki sposób. I to cierpienie jest z nami tak złączone, tak zjednoczone, że tak naprawdę nikogo nigdy nie ominie. Ale czy cierpienie jest wykładnią ducha? Nie. Cierpienie jest bolesnością sprowokowaną przez ciebie, innych. Bo nawet gdy cierpienie nie jest chorobą, nie jest cierpieniem wynikającym z uwarunkowań twojego ciała, to może być sprowokowane przez inne istoty, które mogą krzywdzić. I też będzie cierpieniem, też będzie bólem. I ten ból jest z nami towarzyszem od zarania dziejów. Dlatego kiedy ból sam w sobie jest niezwykłym darem, bo jest darem, który prowadzi do wyzwolenia. Do tego, że zaczynasz się głębiej zastanawiać nad istotą życia. Do tego, że zaczynasz doceniać wartość każdego dnia, każdej godziny, każdego roku. Zaczynasz bardziej niż kiedykolwiek doceniać to, co tak łatwo umykało wtedy, kiedy tego bólu i cierpienia nie było. I wtedy praktyka duchowa jest nieoceniona. Wtedy praktyka duchowa jest tym, co prowadzi do wyzwolenia. Wtedy modlitwa, kontemplacja, oddech, świadome rytuały, świadome zamówienie ceremonii ognia jest jedynym procesem, który cię uwalnia i uwolni od tego cierpienia. Na pewno nie działa jak tabletka przeciwbólowa, ale działa cudownie na oczyszczenie ciebie ze strachu, z pasji, ze smutku i żalu, bo tutaj działa oddech powietrza. Uwalnia płuca ze smutku i żalu. Z tych rozterek, które umysł zaczyna rozpoznawać, wow, coś mi grozi, nie jest dobrze. A może jest gorzej. Siła ognia wzmocni w splocie słonecznym twoją potrzebę i wolę życia, siłę życia, przebudzi cię do potrzeby. Bo ogień żarliwością siedmiu sapt agni, siedmiu ogni, budzi życie. Bo on jest wszędzie.
w każdym Twoim narządzie, w Twoim sercu, w Twoich jelitach, w Twoich płucach, wszędzie jest ogień życia, Sapt Agni, siedem ogni. I ten oddech budzi Cię do życia. Uwalnia przeogromną siłę z płotu słonecznego i Twojego serca. I oddech wody, który budzi Twoje energii do życia, goni strach z Twojego jestestwa. Wygania go. Wygania go z Twoich nerek, z Twojego pęcherza. Wygania lęk. Uwalnia Twoją siłę życiową. Uwalnia Twoją lewą i prawą nerkę. Uwalnia od strachu. I oddech ziemi, który uwalnia Twoją krew. Uwalnia Twoją podstawę. Uwalnia Twoje urzeczywistnienie żywej krwi. Słaba krew to jest krew, w której jest dużo toksyn. Nie ma sił ciała odpornościowych. A ośrodek mocy, podstawy życia ziemi, jest ośrodkiem, który budzi niezwykły potencjał ożywienia Twojego ciała. Ożywienia Twojego ośrodka pobierania energii ziemi. I to daje Ci efekt końcowy, jakim jest jasne, mocne spojrzenie w życie. Masz wtedy siłę do wędrówki. Siłę do absolutnego marszu. Bycia dalej pielgrzymem. Bycia dalej tym, który poszukuje i który doświadcza ducha. Pielgrzymowanie do ducha jest urzeczywistnieniem Twojego ducha. Jak przestaniesz być wędrowcem, to wrócisz do natury. Wrócisz do tego, co nazywamy naturą. Czyli do wszystkich pragnień, wszystkich pożądań, wszelkiego rodzaju uwarunkowań, które są z tym związane. A które prowadzą do unicestwienia w Ciebie i Twojego ciała. Duch będzie musiał poczekać. Mówię to oczywiście żartobliwie, że duch będzie musiał poczekać. On oczywiście Cię nie opuści, bo duch przeniknie do Twojej rzeczywistości materialnej i powtórnie niezamanifestowany w swoich początkach manifestuje się w okresie środkowym, a następnie wraca do stanu niezamanifestowanego. Więc na cóż ta rozpacz? Nic nie tracisz. Jedynie czas, który jest iluzoryczny, będzie Ci towarzyszył, będzie Cię zawsze odwiedzał. Będziesz mieć ciągle świadomość upływającego czasu. I często z ludzkiego poziomu bytu spojrzysz tak, aj, tyle lat upłynęło, ile jeszcze przede mną i co jeszcze mogę w tym życiu zrobić? Odpowiedzi na to pytanie nie ma. Odpowiedź jest z każdym z nas. Jeżeli duch ma siłę sprawczą i jest w Twoim życiu nadrzędny, Twoje życie duchowe jest bogate, to ilość lat ziemskich tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Jest wartością niezwykłą duchowy proces, który się w Tobie dzieje. Wartością nadrzędną nad wszelkimi bytami materialnymi. I on urzeczywistnia Twoją właściwą naturę ducha. I to jest niewątpliwie nauka. Zapraszam Cię na konsultacje indywidualne, telefoniczne. Zapraszam Cię również do głębokiego podtrzymywania stałego naszego kontaktu, głębokiej refleksji w swoim życiu. Rozważań, rozmyślań, uczestniczenia w ceremoniach. Wkrótce, i to dosłownie naprawdę wkrótce, 20, 21, 22
jest czas przesilenia. Przesilenia niezwykłego święta żywiołów, święta duchowego. Zresztą celebrowanego na całym świecie. Będę wam teraz przypominać często. Możesz wejść do kręgu duchowego, kręgu ducha, ognia i być uczestnikiem w systemie online czy live przekazu właśnie w ceremonii ognia. Ceremonia ognia jest tą wyjątkową ceremonią, którą obdarzony i w łasce błogosławiony stosują od bardzo, bardzo wielu lat jej formę dla was, moi drodzy. Ogni szczęścia, ogni radości, usuwania wielu przeszkód. Jak mówią księgi związane właśnie z ceremonią ognia, ogień jest jak lampa rozświetlająca ciemności ignorancji. Jest samskarą, jest takim sakramentem duchowym, bez którego nie ma rozwoju duchowego. Bez błogosławieństwa ognia nie możesz w żaden sposób unicestwić bardzo wielu uwarunkowań duchowych. Tymi uwarunkowaniami jest brak postępu w rozwoju duchowym. Jest brak praktyki duchowej. Jest brak, i nie mówię tutaj o praktykach religijnych, mówię tutaj o praktykach duchowych, które prowadzą cię do urzeczywistnienia ducha, do urzeczywistnienia twojej duchowej strony, twojego życia i uwolnienia cię od wszelkich uwarunkowań, które są związane w tym życiu i poprzednim. To tylko ceremonia ognia jest w stanie uwolnić cię z przeszkód karmicznych, z przeszkód rodowych. To są jak uwarunkowania genetyczne. One ci pozwolą absolutnie uniknąć wszelkich powikłań. Nauka dopiero dojrzewa do tego, żeby zrozumieć istotę ognia, który towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, aż po skończenie tego świata, gdzie każdy rytuał, ceremoniał na świecie zawsze towarzyszy mu ogień. Ogień w każdej postaci, ale ogień uwięziony w lampie kaganka, ogień uwięziony w świecy jest nieporównywalnym ogniem do tronu, w którym jest osadzony podczas ceremonii ognia. Jeżeli do tej pory nie słyszałaś, nie widziałaś, nie doświadczyłeś takiej ceremonii, spójrz w ceremonię ognia, którą ja od lat na YouTubie ją zobaczysz lub zobaczysz na mojej stronie facebookowej. Z całą pewnością przebieg takiej ceremonii to oczywiście jest kilkuminutowa sekwencja filmowa, ale taka ceremonia trwa wiele, wiele godzin. Ponieważ musi zostać wypełniony określony plan ceremonii, określonego rytuału. I sam proces głębokiej, wnikliwej atmosfery. Jeżeli zgłosisz się na ceremonię ognia, również ci podam instrukcje i wskazówki, co musisz uczynić u siebie, w swoim domu, czy w miejscu, gdzie przebywasz, podczas takiej ceremonii. Musisz złożyć taką określoną, z określonych parafernaliów, ofiarę. I również intencji, której ma dotyczyć ten czas. Przesilenie jest tym niezwykłym czasem, ponieważ tutaj zegar odmierza niezwykle moc energetyki. Przechodzimy teraz z żywiołu wody do żywiołu ognia. A jest to niezwykły czas, bo ten czas jest czasem końca i początku. Jest to czas, w którym realizujesz całkowicie swoją sferę duchową, duchowo-emocjonalną. Urzeczywistniasz cały swój potencjał. Będąc właśnie takim uczestnikiem i będąc beneficjentem, jak również darczyńcą dla ceremonii ognia, osiągasz zrównoważony potencjał.
Jest w piśmie określone, że ceremonia bez darczyńców jest ceremonią nieważną, bez darów. Zatem jest to ważny element tej ceremonii. I tylko dla tych osób, które są właśnie i beneficjentami, i darczyńcami. Każda inna forma, próba, doświadczenia może być dla osób, które chciałyby w jakikolwiek sposób inny. I wiecie zapewne, co mam na myśli. Uczestniczyć może być dla nich niewłaściwa, niewłaściwą formą. W duchu musi być zaangażowanie pełne. Musi być zaangażowanie, które mówi o tym, że jesteś gotowa, gotowy, zdeklarowany na uczestnictwo. Pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym. Ceremonia jest wyjątkowa w swojej formie. Uczestnictwo w niej jest wyjątkowym błogosławieństwem i darem. I wiedz o tym, że jest bardzo trudno w tym życiu albo w przyszłości doświadczyć tego błogosławionego stanu. Miej tego świadomość. A teraz już na dzisiejszy koniec wykładu. Czynię dla Was błogosławieństwo medytacji, oczyszczenia skierowanym mocą właśnie wspaniałej lampy Panchadip, czyli ognia uświęcającego i oczyszczającego i przekazu dla Waszego zdrowia. Skup się znowu rękoma na sercu, otwórz paluszki, promienie słoneczne, wdychaj ustami, wydychaj nosem, nabywaj mocy ognia, czyli oczyszczenia ogniem prawdy, uwolnienia. Oddychaj. Oddychaj, uwalniaj miłość ze swojego serca. Mocą żywiołu ziemi, wody, ognia i powietrza uwalniam Cię, oczyszczam Cię, uzdrawiam Cię, usuwam z Twojego życia wszelkie przeszkody. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. Niech ten święty ogień oczyszcza Cię, uwalnia Cię z wszelkich przeszkód, wszelkiego cierpienia i bólu. Oczyszczam Twoje ciało, oczyszczam Twoją jaźń, oczyszczam Twoją duszę.
Dobrej nocy i do zobaczenia wkrótce. Niech wszelkie błogosławieństwo na Was spłyną.